A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy nasz program. Proszę Państwa, oswajamy się z naszym nowym studiem. Tak. Dzisiaj pokażemy Państwu jeszcze jeden jego fragment, bardzo pięknie, jesiennie udekorowany, ale przede wszystkim dzień dobry wszystkim naszym widzom. Anna Popek. I Karol Kus. Bardzo nam miło gościć Państwa z tego miejsca, które się podobno Państwu podoba. Znaczy nie podobno, tylko się podoba, dlatego że piszecie do nas Państwo, że bardzo ładne miejsce. My będziemy z dnia na dzień dekorowali to wnętrze, upiększali tak, żebyście Państwo byli zadowoleni patrząc o z tamtej strony kamery. O poranku. To o poranku. Ważne, żeby się obudzić w miłym otoczeniu, wśród przyjaznych ludzi i z dobrą myślą na początek dnia. I my dla Państwa taką myśl właśnie dzisiaj mamy. Jak Państwo wiedzą, dni ostatnie zaczynamy cytatami. Tak. A że jest to rok księdza błogosławionego, księdza Jerzego Popiełuszki, to z niego czerpiemy pełnymi garściami, bo rzeczywiście w swoich kazaniach mówił bardzo piękne, mądre, wartościowe rzeczy, które też pozwalają lepiej żyć. Więc cytat na dziś. Jaki to cytat? Proszę posłuchać. Człowiek pracujący ciężko, bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów, będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi. To rzeczywiście tak jest. Kiedy widzimy tylko ten najbliższy fragment rzeczywistości, którą mamy zorganizować, to wydaje nam się to takie błahe i w ogóle niepotrzebne. A kiedy patrzymy na plan naszego życia w całości, że jest jakaś większa idea, jakaś myśl, to chyba jakoś łatwiej się żyje. No i droga ptaszynko, ile masz skrzydełek? Ja to mam ze 4. No właśnie. A ty? 2. Dwa co 2. Tak. Szanowni Państwo, ja pięknie wam dziękuję za 2 białe kruki, które dostałem. Pani Aniu, wczoraj się wzruszyłem, kiedy dostałem gospodynię litewską z 1858 roku. Boże, to jest... A pan Mariusz z Wrocławia wysłał mi, o właśnie, pierwszy egzemplarz Łowca Polskiego z 1899 roku. Ja pisałem w 2000 latach przez 2,5 roku w tym wydawnictwie i jestem wzruszony i pięknie Państwu się kłaniam i dziękuję Pani Aniu, Pani Mariuszu. Mogę. Co tak. Za, proszę Państwa, drogocenna rzecz. Jeszcze odręcznie napisany tytuł Gospodyni Litewska, ale wszystko pieczą. I tu jest wszystko. To może coś ugotujemy z tego, Karolczyna? A na pewno. O. Się zdarzy. No to proszę Państwa, będzie na pewno ciekawa, wartościowa kuchnia Karola, a zaczynamy nowe cykle kulinarne też, więc kto nie wykorzysta. Co dzisiaj w naszym programie? Proszę zerknąć. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Farmaceuty. Opowiemy też o gali i konferencji z okazji 10-lecia Fundacji Dobrych Inicjatyw. Poznamy laureatów plebiscytu, wydarzenie historyczne roku 2023. Ja to myślę, Karol, że i gospodyni litewska, i wszystkie gospodynie w tamtym czasie bardzo dbały nie tylko o to, co na stole, ale także o dekorację stołu, o to, jak wygląda stół. A Leopold Staw pisał, jesień ma złotą pogodą się głosi o pełnym ciszy, łagodnym wieczorze i rozczulone serce moje wznosi okrzyk zachwytu. Dziękuję Ci, Boże. Pięknie. Czyli poetycko bardzo zaczynamy. Poezja stołu i barw. To teraz Ilona Januszewska pokaże Państwu, jak udekorować i stół, i w ogóle nasze otoczenie, wykorzystując już te piękne jesienne barwy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym kalendarzu jesień, więc myślę, że w naszych domach też już tak jesiennie. Niektórzy mówią, że już się rozpoczął sezon hashtag jesieniara. Ja do tych jesieniar zdecydowanie należę. Miło jest wypić wieczorem herbatkę jesienno-zimową w miłym otoczeniu, a my mamy nowe studio, więc postanowiłam, że zrobimy takie jesienne dekoracje. Mogą one być w środku, ale też mogą być na zewnątrz. Drodzy Państwo, jeśli
czyli jesień oczywiście, to musi być jarzębina. To jest jarzębina z mojego ogrodu, w różnych krzewy jarzębiny, w różnych kolorach, w różnych odmianach. Mam żółtą, zrobię dzisiaj też coś z jarzębiną w kolorze pomarańczowym, ale uwaga, te wszystkie jarzębiny, one też mają... No właśnie, one mają igiełki, więc możemy się trochę pokłuć, trzeba na to uważać. Będziemy robić te dekoracje na gąbce, takiej gąbce, mokrej gąbce. Ja już tutaj jedną mokrą gąbkę mam. To jest też bardzo fajna zabawa dla na przykład rodziców z dziećmi, bo jest to bardzo kreatywne, więc możemy połączyć pożyteczne z przyjemnym i z ładnym. Drodzy Państwo, te dekoracje, te nasze stroiki do naszego studia postaram się też zrobić na przykład z takich właśnie gałązek, które już w pięknym kolorze rudawo-czerwonym, czerwonym są. Cóż jeszcze, mam też takie krzewy tutaj z taką jarzębiną, ale ja specjalnie dla Państwa wczoraj wybrałam się, no, dla Państwa i dla siebie, i dla swojego psa, wybrałam się do lasu. Mam też szyszki w różnej postaci. Proszę bardzo, zobaczcie, przygotowałam też orzechy z drzewa w moim rodzinnym domu, to one są właśnie stamtąd, ale też żołędzie. Jakoś przyozdobimy to wszystko. Sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie, drodzy Państwo. Będziemy dzisiaj tutaj kreatywnie tworzyć, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wysyłajcie, jeśli macie już swoje jesienne stroiki, wysyłajcie nam zdjęcia, proponujcie. Czekam na wszystkie dobre rady naszych pań, które nas oglądają, a ja zabieram się do pracy. Mam też, no właśnie, cóż to jest, wrzos czy wrzosiec? Myślę, że ktoś, kto zna się na kwiatach, na ogrodnictwie, to od razu wie, że to jest wrzosiec, a nie wrzos, bo to też jest przecież różnica. Może uda nam się te wrzosce posadzić. Na razie zabieram się do pracy za robienie tych stroików. Do zobaczenia. Mamy nadzieję, że taki ładny stroik będzie na naszym stole później. Tak? Koniecznie, będzie dekorował ten nasz główny stół w studio. Pięknie Ci dziękuję, ale... Ilona. Dziękuję bardzo, Ilona. A teraz jeszcze Warszawa budząca się do życia, bo być może Państwo już myślą, skąd tą jarzębinę pozyskać. To te zdjęcia lotnicze z Warszawy może Wam dadzą pewną podpowiedź. Oglądamy budzącą się do życia stolicę właśnie. I bajeczną, wiele jest, tak, bajeczną i dzisiaj. Wiele jest krzewów, drzew jarzębinowych. Można na spacer się wybrać i uszczknąć coś dla siebie i potem zrobić takie stroiki, jak te, o których mówiła Ilona przed chwilą. Ciekawe, jak się budzi w tej chwili Puszcza Notecka, w której mieszkam. Tam musi być bardzo barwnie i już bardzo jesiennie, tak podobnie jak na stole, który czyni Ilona. Tak, ale nasz stół też jest niczego sobie. Zerknijcie taki, Państwo, bo tak. Też zadbaliśmy o to, żeby było i smacznie, i kolorowo. Mamy jarzębinę właśnie, to od Ilony zresztą. Róża od Pani Basi, piękna, ciekawe, jesienna od kogo pączki róża. A pączki, pączki przyniosłam, całuję rączki. Aha. Pączki przyniosłam, bo pomyślałam sobie, że trochę cukru o poranku nam się przyda. Bardzo ale... dobrze. Zrobiłam to nie pomyślawszy, że będzie naszym gościem farmaceuta. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj Dzień Farmaceuty, więc przedstawiciela tego zawodu nie mogło zabraknąć. Nie, bo ja mówię o tym, że są pączki, a potem się okazuje, że ludzie szukają leków na zbicie cukru, prawda? Pewnie. Wszystko w umiarze jest zdrowa. Pani Agnieszka Gołda, farmaceutka, jest z nami dzisiaj. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Więc pytanie takie, co to znaczy farmaceuta dokładnie? Jakimi czynnościami zajmuje się farmaceuta, poza tymi oczywistym jak wydawanie leków, bo mnie ciekawi, czy może na przykład sam zrobić jakiś medykament. Farmaceuta może i powinien i umie, ponieważ kończy studia i po tych studiach ma wszelkie uprawnienia. Po pierwsze może pracować w aptece, co się najczęściej kojarzy nam z pracą farmaceuty, czyli aptekarza, kiedy się mówiło. Natomiast farmaceuta i pracuje w przemyśle, i pracuje w szpitalu, więc są wtedy mniej widoczni. Natomiast w aptece jak najbardziej pracujemy i zapraszamy zawsze pacjentów, bo do nas przychodzą pacjenci, dla których jakby mamy szereg usług i szereg dobrych słów i zdań, więc i robienie leków jest naszą domeną. I tu muszę się wtrącić, drodzy Państwo, bo i się przyznam i Wam, drogie Panie, i naszym widzom. Ja częstokroć, właściwie ostatni raz u lekarza byłem w 2012 roku, kiedy musiałem przejść tak zwane badania okresowe, czy tam medycyny pracy, nieważne.
A zawsze chodzę do farmaceuty i jego się pytam, a boli mnie to, a tamto, i co pani Krysia, pani Zisia? Tak, mam taką panią, która mi radzi i radzi mi słusznie. I wielokrotnie na przykład dawała mi takie rady, chodziło o jakąś maść, o jakieś lekarstwo, które faktycznie mi pomagało i czy można iść tak na skróty, czy ja robię dobrze, czy zrobię źle. No skoro jesteś zdrowy, to chyba dobrze. Zapraszamy, dlatego że apteka jest takim pierwszym miejscem kontaktu często dla pacjenta, zanim się dostanie do lekarza. Może zadać szereg pytań, możemy mu część rzeczy wyjaśnić. Jest to też miejsce, gdzie prowadzona jest profilaktyka. W związku z tym, że już jesteśmy oficjalnie zawodem medycznym, możemy z pacjentem rozmawiać i o lekach, i o profilaktyce, i też zachęcać go do pewnych działań, które może zacząć od apteki. Dlatego, że teraz w aptece może mogą Państwo się zaszczepić. Jeżeli farmaceuta ma uprawnienia, mogą Państwo uzyskać informacje o lekach. Jak również możemy się Państwem zaopiekować, dlatego że apteka jakby poszerza swoje portfolio i farmaceuci się kształcą. Mhm. Więc usługi farmaceutyczne, jak i konsultacje farmaceutyczne są możliwe. I przy pierwszym stole tak zwanym, i również w miejscu do tego w aptece wyeksponowanym, bo to jest taki pokój tak zwanej opieki farmaceutycznej często, gdzie ten pacjent w takich intymnych warunkach, spokojnych, może z farmaceutą rozmawiać. To dobrze, bo pomyślałam sobie, że przy tym okienku, kiedy kolejka już tam wiesz, się piętrzy, a tutaj pacjent opowiada o swoich objawach farmaceucie. A jeszcze jedno pytanie, czy nadal jest ten ładny zwyczaj, że się zwraca do farmaceuty pani magister, czy też panie magistrze? Bardzo często nadal to funkcjonuje, jest to bardzo miłe, bo jesteśmy gdzieś magistrami, jakby farmaceuci są magistrami, więc to, ale to jest takie zwyczajowe powiedzenie, to jest zwyczajowe, zawsze taki też pokazujące szacunek, prawda? Tak. I też uznanie wiedzy, jaką Państwo uznanie mają. Uznanie wiedzy, poznanie, nie każdy pacjent jest u nas kolejny raz, więc jakby budujemy sobie zaufanie i tworzymy relacje z pacjentami. Od kiedy te wszystkie uwarunkowania prawne właśnie pozwalają na to, żeby był taki pokój, żeby można się tak pacjentem zaopiekować? Bo w gruncie rzeczy mi się to bardzo podoba. Zawsze mi było żal starszych szczególnie ludzi, którzy gdzieś w przychodniach czy w szpitalach czekali w długich kolejkach po parę godzin, a tak wiele rzeczy mogą skrócić, o chociażby, no nie wiem, to jest zwykły wirus, a nie trzeba siedzieć u lekarza. Od kiedy to się zmieniło? Od 2020 roku jakby weszło oficjalnie w związku z pandemią, która jakby pozwoliła też i pomogła farmaceutom rozszerzać swoje kompetencje, więc od czasu pandemii, a oficjalnie od 2020 roku, powoli, małymi krokami, ale to się dzieje w aptekach. Wczoraj rozmawialiśmy o takiej uważności, jeżeli chodzi o tężec na tych terenach zalanych. Jak rozumiem, farmaceuta też będzie mógł podać taką szczepionkę przeciwtężcową, czy tutaj jest konieczne? Jest portfolio szczepień, które farmaceuci mogą wykonywać. Zaczęliśmy od COVID-u, potem weszła grypa i wchodzą kolejne szczepienia, więc są określone szczepienia, które na razie nie. Natomiast jakby służymy pomocą i służymy informacją pacjentom, jakie szczepienia mogą i gdzie i w jakim wieku są zalecane. Więc jakby jak najbardziej kierujemy też do przychodni i współpracujemy. A niech pani powie, o jakie lekarstwa najczęściej pytają ludzie, kiedy przychodzą do apteki? Takie na już, żeby pomogły, czyli przeziębienie, katary, alergie, bóle wszelkiego rodzaju, więc to są najczęstsze schorzenia, które pacjenci trafiają do apteki. Mówiliśmy o tężcu na terenach zalanych. Wielu ludzi chce dzisiaj pomagać powodzianom i słusznie. I też w formie lekarstw. Wczoraj bodajże już był przymrozek w Lądku Zdroju, tam gdzie najbardziej dotkliwa była powódź. I czy można pakować lekarstwa, chociażby takie na przeziębienia, i wysyłać właśnie tam powodzianom, żeby im pomagać? Znaczy moim zdaniem myślę, że nie jest to dobry pomysł, żeby leki wysyłać, bo leki wymagają jakby warunków odpowiednich przechowywania, a w tej całej bardzo dobrej fali pomocy jakby są odruchy serca, które pewnie też powodują, że chce się zapakować leki. Natomiast myślę, że lokalnie są miejsca, w których pacjenci, którzy potrzebują leków, mogą się zwrócić i na pewno ta pomoc jest tam na miejscu. Są też Izba Opolska, Izba we Wrocławiu współpracują z fundacjami, więc można najlepiej się zwrócić miejscowo. Tak, albo do fundacji, tak. Albo do izby z informacją, gdzie można uzyskać. Na pewno jest pomoc, jest też pomoc lekarska zapewniona, więc to jest najlepiej skoordynowane tam na miejscu. Chyba jeżeli chcemy pomagać, to wspierać fundacje wszelkiego rodzaju. No to bardzo ważna informacja.
Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego na Pani ręce, wszystkim farmaceutom składamy. Dziękuję. Pani magister Agnieszka Gołda, farmaceutka, dziękuję. Była naszym gościem w Dniu Farmaceuty. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, za chwilkę nasz serwis informacyjny, więc bądźcie z nami, a my wracamy już niebawem. Do zobaczenia.